You better turn up. Hejka, witam was w nowym vlogu. Byliśmy właśnie w Renomie i zobaczcie z kim. Ojej. Ojej. Jeden i drugi. A poszliśmy z nimi dlatego, że no, mieszkamy już w nowym mieszkaniu i widać, że oni jeszcze nie są za bardzo przekonani, choć tam. Dlatego no, nie czują się jakby byli u siebie, więc nie chcemy ich zostawiać samych. A musieliśmy na chwilę pójść, bo chciałam coś koniecznie zobaczyć. Plus dalej nie mamy kuchni. Czekaj, Misiu. Więc dalej nie mamy kuchni, więc musieliśmy też zjeść. I wychodzimy, bagietko. Bagietko numer 1, bagietko numer 2. Sam chce uciec. On ma tam smycz gdzieś w środku. Dobra, wyszedł jeden. Pokazywałam wam też ostatnio na story to i pytałyście się mnie, gdzie to kupiłam. I to jest w ogóle stare, jeszcze jak oni byli szczeniakami. Kupiłam to kiedyś w Biedronce. Dobra, dwa pieski. Żyją. Daj. Chodźcie, napijecie się wody jeszcze, a w ogóle to było śmieszne. Zobaczcie, że tutaj ta woda jest też z takim pieskiem i misiaki się pomyliły i myślały, że to jest prawdziwy pies. Tak rzuciły się na to. No, napij się wody. O, zobaczcie. Przed Renomą jest napełniona woda, bo zazwyczaj są puste, a tutaj była woda. Misiu, no weź się napij, nie chciał jak wchodził, nie chce jak wychodzi. Misiu! Misiu, Sław, patrz, woda! Miś! Miś! Poczekaj, Misiu, ej, patrz, woda tu jest. Nie chcesz wody? Patrzcie na to, minutę temu zaczęłam wrzucać vloga. Vloga, full, nie full HD, w 4K. Już się prawie wrzucił. Kocham ten internet tutaj. Ale właśnie wrzucam vloga zaległego sprzed w sumie 2 tygodni. No i zobaczcie. Babe, ten internet jest genialny. O kurczę. Tylko zobaczymy, ile będzie się przetwarzać, ale przetwarzać to już nie jest kwestia przetwarzania. W sumie to nie jest kwestia już internetu, tylko YouTube'a. Siemka, witam was w czwartek. Słuchajcie, mam maskę na twarz, wiem, że nie trzeba. No trzeba mieć zamknięty, ma dopiero wrząsł kawę. Ale mam ją dlatego, że wydaje mi się, że jak ją mam na twarzy, to mam troszeczkę mniejszą alergię. Przez to, że teraz idę między zielonymi miejscami. Ale znowu z drugiej strony. Tak dla mnie to trochę nielogiczne, bo jednak dalej oczy mam na wierzchu, a one czasami mi nie tak zaczynają swędzić, że mam ochotę normalnie wyrwać je. Jeszcze w ogóle nie wiem, jakim cudem ja mam rzęsy na oczach. Na powiekach w sumie bardziej. No, ale mam tą maskę, bo tak mi się wydaje, że trochę działa. Nie wiem, chociaż zaczęłam się powoli dusić, bo jest strasznie duszno. Rano trochę padało. A ja byłam na siłowni między robotnikami i stolarzami, bo właśnie rano była nasza ulubiona ekipa, Mike remontuje na Instagramie. Jakbyście szukali kogoś do remontów, to bardzo polecam, bo po prostu no, oni są najlepsi w porównaniu do tych wszystkich, którymi później pracujemy. No, a zresztą też przecież widzieliście, że jak oni robili, to nigdy nie było żadnych opóźnień, wszystko było idealnie, więc jak coś, to polecam. No, ale oni właśnie byli ogarnąć jedną rzecz i ja teraz poleciałam na siłownię, dlatego że zaraz ma być znowu stolarz i mają nam zakładać fronty do kuchni i ma już być całkowicie oficjalnie skończona kuchnia. Zobaczmy, czy tak będzie. Wczoraj też miały być skończone szafy. Nie były, ale to dlatego, że jeden ziomek pojechał do Twardogóry, tak, po fronty i słuchajcie, nie było 4 godziny. Wrócił, zamontował te fronty i chciał założyć uchwyty i tak przejechał skrętarką chyba po tych frontach, że i jedno pękło i drugie pękło, więc w sumie bez sensu jechał, a tak to by zdążył zrobić tą drugą szafę. No ale teraz na poniedziałek myślałam, że gołąbek nie żyje, on sobie odpoczywa. Ha, śmiesznie. No a teraz lecę do Biedry. Jeszcze pójdę do innego sklepu, zobaczyć, czy nie ma żadnych paczek dla mnie i będę lecieć do mieszkania. Myślę, że będziemy się rozpakowywać kuchnię, będziemy rozpakowywać, więc na pewno to nagram, a teraz wchodzę. Co tu się dzieje? Bronię pluszka przed wiertarką. Tam gdzieś jest na dole. Proszę, jak tam? Siemka. Ogólnie
mogłabym zacząć od tego, że zacznę wyliczać milion rzeczy, które poszły nie tak i jeżeli chodzi o kuchnię, i jeżeli chodzi o szafy, ale może już wam to daruję, bo cały czas to robię, ale po prostu sama jestem w szoku, ile tego wszystkiego po kolei wychodzi. Ale dzisiaj miała być już gotowa kuchnia i może wam pokażę, jak widać nie jest. Może to wam tak pokażę. Mamy już te szafki na górze. Mamy tutaj te szafki. Nie mamy w ogóle cargo, bo tu jest jedno cargo, tu jest drugie cargo. Tego jeszcze nie mamy. Mamy już piekarnik i płytę, to wczoraj elektryk nam podłączał. Tak samo jak wszystkie rzeczy hydrauliczne, też nam hydraulik robił. Tutaj też mamy fronty, ale ten przyszedł zły, bo w ogóle jak widzicie nie ma tego wgłębienia, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, no ale wiecie o co chodzi. Nie było w ogóle frontów tutaj do wyspy, a w ogóle wam nie pokazywałam tego jeszcze tak dokładnie. Co tu się stało? Nie wiem. No, ale tak to wygląda, mamy blat. I okap nie jest zamontowany, w sumie nie, płyta nie jest zamontowana idealnie z okapem, więc to będziemy musieli jeszcze poprawić. Ale to, co chciałam powiedzieć, to co ja zepsułam. W ogóle sorry za mój wygląd, ale w sumie nie powinnam przepraszać za to, jak wyglądam. Wyglądam tak, jak wygląda osoba, która jest zestresowana 24/7. No ale dobra, dostałam informację, nie wiem, z półtora miesiąca temu, że mam kupić szybko uchwyty. Więc to zrobiłam. Ja niestety nie znam się na takich sprawach jak ile to jest 16 cm, ile to jest 12 cm w porównaniu na przykład do szafki. Po prostu mój mózg tego nie ogarnia i ja nie jestem w stanie tego dobrze zrobić. No i kupiłam takie uchwyty. To są te uchwyty jak coś Flavio przez V i to są te większe, bo wydawało mi się, że one będą ok. Nie są ok, bo są za długie. Więc wtedy przyłożyłam te krótsze. To są te uchwyty, które mam w garderobie i mam w szafach. No i ta długość już bardziej mi pasuje, ale nie chcę konkretnie tego, bo on jest za gruby. I teraz minęło już półtora miesiąca i te uchwyty już mi się nie podobają. Nie mogę tego już zwrócić. Może chce ktoś kupić. Chce ktoś kupić te uchwyty? 16 mm? 160 mm. 16 cm. Widzicie? O tym właśnie mówię. 160 mm Flavio. Jak ktoś chce, dajcie znać, dogadamy się, bo mam dużo ich. I te są za grube, więc muszę ogarnąć coś na już. Ale te 128 będą krótsze niż te, wiesz o tym. Co? 128 szukamy. A to ile ma? 160. Czyli one będą jeszcze krótsze. To oba są 160. Faktycznie. Ja już nie wiem. Ja naprawdę już nie wiem. Ja bym chciała uchwyt. Ja bym chciała uchwyt, który mi się spodoba. A, no. I jeszcze. Mamy tu cargo. I to cargo ma 15 cm. Nie pomyślałam, że 16 cm jest trochę za duże. A to zwłaszcza, że to ma 22. Dokładnie. I ty tego nie ogarnąłeś. Ja myślałam, że tak. Ty jesteś przecież matematykiem. Znaczy programista tę sprawę. Ścisły mózg. Mój nie jest w ogóle ścisły. No dla mnie 16 to jest okej okay na te szafki. Ta naprawdę. Na 15? Gdzie, jak? Taką. Taką? Tak gorąco. No więc... Tak się żyje. Nie ma uchwytów. Szafki bez uchwytów. Tak. To teraz bym mogła tak... Mogłoby otworzyć. No i okaz musimy przesunąć. A to już mówiłam. No tak. A mam jeszcze jedną dziurę w panelach. I w placie tam przecież zrobię. A! Mamy jeszcze, słuchajcie, tutaj dziurę. Niby ona została naprawiona. Ale ja nie do końca jestem zadowolona z tego, jak to jest naprawione. Patrzę, kurczę, nie, już się wkurzyłam. Dobra, kończę, bo już się wkurzyłam. Ile nie jest? Nie wyglądasz jak no nie wygląda się... No ale po co? Ale to nie był tani po co psuć? Pokaż, jaki jesteś piękny. Więc to jest plusz i przed. Pluszuś, czy to jesteś ty przed? No piękny jest piesek, no nie wstydź się. Więc to jest piesek przed. I to jest plushy po fryzjerze. Jesteś teraz piękny. Tak, zobacz, aż misiu chce cię wąchać. Taki jesteś piękny i w końcu wszystko widzisz i będzie ci chłodniej. Same plusy. Nie, pluszaczku? A ty co? Ty spałeś. Tak? Spałeś cały czas? Piątka. Pięknie. Hejka, mamy sobotę. Co prawda miałam robić to, co teraz będę robiła wczoraj, ale niestety dopadła mnie migrena i dalej mnie trzyma, nie czuję się jakoś najlepiej, ale
chcę skończyć tego vloga, żeby móc go wam wrzucić w niedzielę niestety. Chciałam go wrzucić wczoraj, dzisiaj wrzucić nowości kosmetyczne, jak ogląda się ten film, czyli w niedzielę. No ale się nie wyrobiłam przez głowę. Ale słuchajcie, pomyślałam, że sobie zrobię razem z wami maseczkę, dlatego że przez to, że przez ostatni ten tydzień cały czas mieliśmy jakieś remonty, to po prostu czuję, że moja skóra jest tak zanieczyszczona, mimo tego, że myję ją i rano i wieczorem, więc chciałam zrobić coś mocniejszego i używam dzisiaj Ole Henriksen Fat Glow Facial. To jest maska z kwasami PHA, czyli czymś takim delikatniejszym i słabszym niż kwasy BHA i AHA, które na przykład właśnie znajdziecie w tym serum krwawym z The Ordinary, tutaj je mam. Tym i używałam go w niedzielę, więc nie chcę znowu, bo nawet nie minął tydzień, a potrzebuję oczyszczenia, więc użyję sobie tego. I to jest w ogóle taka ciekawa konsystencja. Oczywiście twarz mam umytą i mam po prostu, nic tutaj nie mam w tym momencie, nie mam żadnego tniku, esencji, niczego. I to jest coś ala taka guma i nakładacie to sobie na twarz, jak widzicie jest beżowe, ale musicie to nakładać tak długo, żeby, zobaczcie, zrobiło się takie, no, bardzo, bardzo jasno, białe w sumie powiedziałabym praktycznie, i wtedy to dopiero jest aktywowane. W ogóle fajna maska, jeżeli szukacie właśnie czegoś nowego, to bardzo wam ją polecam, ona fajnie oczyszcza skórę właśnie za pomocą tych kwasów, ale nie jest aż tak mocna jak na przykład właśnie ten krwawy peeling z The Ordinary, więc jeżeli on jest dla was za mocny, no to może to wam podejdzie i jak coś, to Ole Henriksen jest już dostępny normalnie w Sephorze, więc nakładam sobie. Przed chwilą też się wykąpałam, umyłam włosy, bo chciałam też jeszcze dzisiaj co nieco porobić. Miałam dzisiaj nagrywać też rozkładanie, wykładanie możliwków do garderoby, bo chciałam nagrać taki film, ale w ogóle jest straszna pogoda. Dzisiaj mamy pierwszy dzień lata, a jest po prostu tragedia. Strasznie pada, ale znowu to dobrze, dlatego że mam od wczoraj właśnie odpoczynek od alergii i jest po prostu pięknie. Nie mam w ogóle zatkanego nosa, nie boli mnie gardło, nie szczypią mnie oczy i teraz już, teraz na 100% już po tym jak przejdzie mi to, pójdę do lekarza, żeby się upewnić, że to są właśnie, bo wydaje mi się na 99%, że to jest na pyłki traw, bo teraz właśnie one najmocniej pylą i zobaczymy, bo ogólnie te takie, wiecie, leki, które są dostępne w aptece, one są z, nie pamiętam z czym, z loratydyną, coś takiego, to niestety po nich mam migrenę i jestem strasznie śpiąca, więc nie mogę tego brać i zobaczymy. Dobra, więc nakładam sobie tą maskę, ile trzeba ją trzymać? 15 minut, więc zostawiam sobie ją na 15 minut. Nałożyłam jeszcze na dekolt, ale dzisiaj akurat w ogóle niektóre maski nakładam na dekolt, niektóre nie, dlatego że niektórych mi jest po prostu szkoda. Więc wtedy zostaję tylko przy, czekajcie, bo muszę tu jeszcze przy oczach. Niektórych jest mi po prostu szkoda. Muszę to ściągnąć, bo za blisko nałożyłam. Okej, dobra. Więc zostawiam na 15 minut, podładuję jeszcze przy okazji aparat, bo widzę, że mi pada. I później nałożę jeszcze jedną maskę, taką bardziej odżywczą, nawilżającą. Jeszcze nie wiem jaką. Zaraz coś wymyślę. Dobra, minęło 15 minut, zmyłam, jak widzicie, skóra nawet nie jest zaczerwieniona, więc spoko, ale i tak chcę użyć jakiejś maski nawilżającej. I przypomniało mi się, że przed samym wyjazdem dostałam jeszcze paczkę od Bielendy. I tutaj widzę, że mam te maski algowe, ale chyba żadna się nie pokrywa z tymi, które mam. Dostałam też shaker, ale chciałam zobaczyć, czy tu jest jakaś maska niealgowa, tylko taka klasyczna. Więc zobaczmy, mam serum, krem, peeling. Aha, tu jest maseczka. I widzę, że jeszcze dostałam takie odżywcze maski. Aha, one są w płachcie. W płachcie masek się nie zmywa, więc to może innym razem. To tu zostałam tylko rozjaśniając, to odżywcza maseczka. To też brzmi spoko. A tutaj? Aha, a tutaj dostałam tą całą kolekcję z tym kompleksem NMF, czyli te odżywcze produkty. Tu jest peeling, krem, ten eliksir, który mam, krem też już mam i łagodzący, nawilżający tonik. Więc myślę, że spróbujemy sobie dzisiaj... Czekajcie, odłożę to. Myślę, że możemy sobie dzisiaj spróbować tej maseczki. To jest co? 15-30 minut i zmyję ciepłą wodą. Dobra. Okej, spryskam sobie twarz tonikiem.
twarzy się, bo zawsze spryskuje. To sprawia, że ta maseczka jest jeszcze bardziej nawilżająca. Okej, ona wygląda tak. Takie te produkty możecie znaleźć oczywiście w Hebe albo online. I zobaczmy, tutaj jest w ogóle, myślę, że tutaj mamy ultrastabilną witaminę C, mamy witaminę E i mamy beta, jedne z takich ważniejszych składników. No dobra, to nakładam. Zobaczmy, jak będę mieć miał konsystencję. Aha, po prostu taką klasycznego kremu albo bardziej maseczki kremowej. Okej, ona bardzo ładnie pachnie, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Muszę zobaczyć, czy w ogóle mają jeszcze jakieś inne maseczki, może jeszcze mają jakieś coś takiego mocno odżywczego, nawilżającego. Muszę obczaić, no to jest odżywcze, ale jeszcze coś takiego, wiecie, mocniejszego. A teraz mogę was wziąć, pokażę wam, co ostatnio do mnie przyszło z Olimpa. Nie wszystko, tylko chciałam o czymś właśnie wam powiedzieć, bo ostatnio się znowu zaczęliście odpytać, więc chodźcie. Dobra, bo zrobiłam zamówienie znowu na Olimpie i oprócz takich klasyków jak ZMA, które biorę cały czas, tutaj mam też po prostu kompleks witamin i na przykład ashwagandę, którą też biorę regularnie. To wzięłam jeszcze, czekajcie, o tym chciałam wam powiedzieć przede wszystkim. To jest to, co brałam, co biorę cały czas na włosy. I jak widzicie, wzięłam znowu 3 opakowania, bo to jest taka 3-miesięczna kuracja, bo tak naprawdę właśnie jeżeli bierzecie różne takie suplementy na włosy, skóry i paznokcie, no to po 3 miesiącach tak naprawdę dopiero widać efekty i ja już w sumie biorę je... O kurczę, nie wiem, jakoś od kiedy one wyszły, nie wiem, więc to był jakiś chyba, wydaje mi się, że początek roku. No i widzę faktycznie przede wszystkim różnicę w moich włosach, bo one faktycznie zaczęły mocniej i szybciej rosnąć, wyglądają też bardzo dobrze. No i też się właśnie pytaliście cały czas, co się stało, że moje włosy zaczęły tak szybko rosnąć. No i to jest w sumie jedyna rzecz, którą zmieniłam, którą dodałam, więc jak coś, to to jest to, co biorę, ale wzięłam jeszcze coś takiego. Czyli Perfect Skin, tutaj mamy hydrokompleksy, mamy kwas hialuronowy, kolagen, witaminy, minerały. Oczywiście nie bierzemy tego w tym samym czasie. W sumie nie wiem, czy można, czy nie, ale wydaje mi się, że macie tutaj w niektórych przypadkach podobne składniki. Chociaż tu widzę, że jest kolagen, kwas hialuronowy, krzemionka i biotyna. No widzicie, tutaj macie biotynę. I tutaj tę biotynę też macie, jak dobrze kojarzę. No i jest też krzemionka, jest biotyna i tu macie dosyć sporo jej, więc no nie łączyłabym tych dwóch produktów, ale właśnie jak skończę to, no to sobie wtedy potestuję to, bo chciałam sprawdzić różne właśnie te produkty, które Olimp ma właśnie pod kątem skóry, włosów i paznokci, więc to jest to. Aha, no patrzcie, co jest w ogóle w... Skąd to się tu wzięło? Miś! Plusi! Za mocno się rozłożyli na łóżku i teraz nie chcą przyjść. No, ale jak coś, to na stronie Olimpa czy PBC24 na hasło Fidoncia macie 20% taniej. Muszę to wszystko porozkładać gdzieś, ale to chciałam właśnie wam pokazać. Okej, okay, zmyłam już maskę i muszę wam powiedzieć, że skóra wydaje się być nawilżona. Tak naprawdę tylko ją zmyłam i w sumie już czekam, nie wiem, z 2-3 minuty, bo zaczęli wiercić, dlatego też mam pluszka na rękach, bo zaczął się bać. I nie czuję w ogóle, że ta skóra jest ściągnięta, czy jest jakaś przesuszona i nie czuję potrzeby nakładania dalszej pielęgnacji. I tak to zrobię, bo chcę zaraz nałożyć makijaż, ale na pierwszy raz bardzo mi się podoba, więc chętnie poużywam jej dalej. Więc tam za jakiś czas dam wam znać, co o niej myślę i będę też chyba kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli nie widzieliście dwóch ostatnich vlogów, bo i pojawił się vlog w środę i w piątek, no to zapraszam do nadrobienia i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Pa!